Panie trenerze, witamy w Mielcu. Zaskoczenie? No znaczy, szybko się wszystko potoczyło, tak? Niedziela, poniedziałek, dzisiaj mamy wtorek i jestem tutaj. Wiadomo, że zmiana trenera, trener Majewski odszedł, przychodzę ja. No tak w piłce się dzieje, tak? Że są zmiany. Teraz ten czas należy jakby do mnie, do mojego nowego sztabu. Wiadomo, że dzisiaj jest Andrzej Orszurak, ale jeszcze ten sztab zostanie w najbliższych dniach poszerzony. No i trzeba skupić się przede wszystkim na pracy, bo dużo można opowiadać, ale tak naprawdę wiarygodność w piłce to zwycięstwa, punkty. Panie trenerze, zmiana w sumie dla Pana korzystna, jest czas na reprezentację, można poznać zespół, bo na pewno przygląda się Pan całej lidze i też Mielcowi. Tak, śledzę Ekstraklasę i na pewno ten tydzień jest taki, nazywam go buforowy, na pewno na zapoznanie się z klubem, wdrożenie takiej organizacji moich zasad, na pewno ten tydzień w tym kierunku będzie podążał, ale też będziemy jak gdyby też tymi treningami starali się gdyby tutaj wprowadzić pewne rzeczy, ale wydaje mi się, że ten tydzień jest takim przygotowawczym do tego, który się wydarzy w poniedzieli, bo ten tydzień poniedzieli mikrocykl będzie aż 6-dniowy, tam będzie 6 dni do trenowania, także tam będziemy przygotujemy to, co chcielibyśmy w tym meczu grać, zagrać, zrobić korektę, czy też no jak najlepiej się przygotować do tego spotkania. Moje pytanie to nie ocena tego, co zrobił pan trener Adam Majewski, ale tego, czego brakowało w tych meczach, w tych wiosennych meczach Mieleckiej Stali. Znaczy, no, ja jestem daleki od tego, żeby oceniać poprzednika, ale na pewno to jest takie dwojakie. No, Stali też w niektórych momentach brakowało szczęścia, tak jak tutaj w meczu z Piastem przy 0-0 był słupek, nie padła bramka, padła za chwilę dla Piasta, z Górnikiem Zabrze sędzia nie uznał bramki. No, ale też są jakieś takie rzeczy, które sobie wypatrzyłem, które chciałbym poprawić, ale w żaden sposób tutaj nie chcę też skupiać uwagi na byłym trenerze, bo też duży szacunek za to, co zrobił. Ja też przeżywałem to w Bełchatowie, odchodziłem po 4 latach, w Górniku Łęczna po 3, także taka jest rola trenera, że robisz coś fajnego, ale no przychodzi trudniejszy moment. Przede wszystkim punktów w Stali brakowało. Panie trenerze, piątkowy sparring, da Panu odpowiedź, jak kształtować pierwszą jedenastkę? Pozna już Pan możliwości drużyny, widząc ją na oczy, na własne oczy. No tak, wiadomo, że śledzę tę Ekstraklasę, ale też analizując swoją pracę trenerską, nic tak nie zastąpi jak bezpośredni kontakt z zawodnikami, trening, sparring, tutaj bycie z nimi. Ta ocena będzie na pewno lepsza niż taka telewizyjna. Mam swoje spostrzeżenia, na pewno wprowadzę w sparingu to, co bym chciał wprowadzić, ale też no, chciałbym zobaczyć wszystkich zawodników akcji, żeby oni się pokazali. Nie chcę w tej chwili niczego mówić, niczego obiecywać, jak to będzie wyglądać. Po prostu mam 2 tygodnie, to jest sporo. Najbliższy mecz z Jagiellonią, później z Widzewem. Tak naprawdę za miesiąc dopiero zagramy 3. mecz z Miedzią i w ciągu miesiąca w drużynie, czy też w sposobie, jak mamy funkcjonować, naprawdę można sporo zyskać. Później po tym miesiącu zostanie jeszcze 6 meczy, także to ten czas, mimo że ktoś mówi, że 2 miesiące, jednak tych dni treningowych jest sporo. Trenerze, mówiło się przed tym jeszcze meczem ostatnim Stali, że Przysolskiego może pojawić się napastnik, jeśli taki będzie wolny, dostępny. Czy w Pana tutaj ustaleniach z zarządem klubu jest temat ewentualnych wzmocnień? Może nie ustalenia, ale jakieś, powiedzmy, informacje do mnie dotarły, ale też nie mogę ich potwierdzić. Na pewno jest coś takiego analizowane. Nie. Panie trenerze, debiut tutaj na Przysolskiego z Jagiellonią. Czuje już Pan tę presję? Ten powrót do trybun, do żywiołu meczowego? No, presja w tym zawodzie jest zawsze duża i jak gdyby człowiek jest do niej przyzwyczajony. To jest element tej pracy, także tutaj bardziej skupiam uwagę na tym, jak przygotować zespół. Tutaj nie chodzi o presję z mojej strony. Zadanie wiadome. No wiadomo, też by sytuację drużyny poprawić, najlepiej zwycięstwem w najbliższym spotkaniu. W sztabie trenera Adama Majewskiego byli trenerzy z Mielca. Tutaj, jeśli rozumiem, pełna wymiana. Czy to Pana inicjatywa, czy to wyszło ze strony klubu? Nie, tutaj jest sytuacja w ten sposób, że po prostu dostałem propozycję pracy i dostałem też jak gdyby od razu informację, że mam formować sztab swój. Czyli wolna ręka w doborze swoich tak, partnerów. Tak.